W piątek na Koneckim Orliku odbył się mecz otwierający Dni Końskich 2019. Było to zacięte starcie drużyny złożonej z koneckich policjantów i urzędników oraz zespołu Grzegorz Piechna i Przyjaciele. To już drugi rok z rzędu, gdy Piechna gra u nas z tej okazji. Przypomnijmy, że popularny Kiełbasa przez kilka sezonów grał w powiecie koneckim w barwach Heko Czermno. Z tym klubem został królem strzelców kilku klas rozgrywkowych. Następnie, będąc zawodnikiem Korony Kielce, był najlepszym strzelcem ekstraklasy. Piechna zdążył także zadebiutować w reprezentacji Polski. Dla niej również zdobył gola. Piątkowe wydarzenie otworzył burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański. O jakość widowiska sportowego myślę, że wszyscy uczestnicy, którzy są na murawie, to będą dbać i nie ma pod tym względem żadnych wątpliwości. Doświadczenie do tej pory wskazuje, że mamy na co liczyć i będziemy na co mogli popatrzeć. Sportową część Dni Końskich uważam za otwartą. Mecz obserwowali też wiceburmistrz Krzysztof Jasiński, przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego Zbigniew Kowalczyk oraz komendant Komendy Powiatowej Policji w Końskich Waldemar Cisowski, a także licznie przybyła publiczność. Starcie zakończyło się przegraną Koneczan 6-9. Gra zaczęła się całkiem spokojnie, lecz już po pierwszych paru golach wiadomo było, że zawodnicy obu drużyn chcą tego dnia urządzić sobie niezłą kanonadę. Pierwsza połowa zwieńczona została przewagą drużyny Grzegorza Piechny 2-1. Druga część rozgrywki obfitowała w gole po obu stronach, jednak ostatecznie triumfatorem spotkania została ekipa Grzegorz Piechna i Przyjaciele. Jak lider zespołu oceniał starcie i przeciwników? W tamtym roku żeśmy troszeczkę podeszli do tego na luzie i wyglądało to, że przegrali żeśmy w karnych. A dzisiaj żeśmy po dobrej grze wygrali i myślę, że trzeba się cieszyć, bo wiekowo myślę, że już nie jest to, co kiedyś było. Piłkarz ocenił Koneczan jako ciężkich rywali, twierdząc, że nie ma łatwych meczów i ciężko grało się z naszymi, ponieważ świetnie po prostu potrafią grać w piłkę. A skąd wziął się pomysł na rozpoczynanie Dni Końskich meczem piłki nożnej i dlaczego po raz kolejny zaproszono Piechnę? Na to pytanie odpowiedział nam wiceburmistrz Krzysztof Jasiński. To jest tradycja, bowiem od 96 roku po raz pierwszy spotkaliśmy się z samorządowcami na szczeblu miasta i gminy oraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji. Doszło do pierwszego spotkania, później cyklicznie te spotkania się odbywały, ale w miarę upływu lat i starzenia się przedstawicieli wszystkich szczebli uznaliśmy, że trzeba coś zmienić. Kiedyś graliśmy również na szczeblu samorząd Końskie, samorząd Starachowice, Skarżysko. No w tej chwili przyszedł czas na pewnego rodzaju zmianę. Grzegorz Piechna był osobą otwartą na współpracę, został zaproszony do udziału na Koneckiej Gali Sportu i tym samym otrzymał propozycję, przyjął ją, żeby zagościć w czasie Dni Końskich. Stąd i po raz drugi mamy Grzegorza Piechnę i jego przyjaciół. Głównym celem spotkania poza otwarciem święta gminy była zbiórka środków dla Sebastiana Makowskiego, który do normalnego funkcjonowania na co dzień potrzebuje specjalnie dostosowanego domu. Podczas meczu zebrano 635 zł, co łącznie od początku trwania zbiórki daje już wynik ponad 8400 zł. Dni Końskich kontynuowane będą w sobotę oraz niedzielę. W oba te dni najwięcej dziać będzie się w Parku Miejskim. Koncerty startować będą już od godziny 16. Przypomnijmy, że w sobotę na koneckiej scenie wystąpi Dawid Kwiatkowski. W niedzielę gościć będziemy Marcina Dańca oraz zespół Bratanki.